Poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych z Brzeźna i Głodna, słupecki chór Kanon i orkiestra dęta gminy Krzymów uświetniły uroczystą mszę odprawioną z okazji 25-lecia parafii w Brzeźnie. Mszę jubileuszową odprawił biskup ordynariusz diecezji włocławskiej Wiesław Mering. Towarzyszył mu m.in. biskup Stanisław Gębicki. Gości przywitali przedstawiciele Rady Parafialnej i proboszcz parafii w Brzeźnie, ksiądz kanonik Andrzej Walczak. Papież Paweł VI powiedział: czas nie postarza Kościoła, lecz przyczynia się do jego wzrostu. Te słowa znajdują szczególne potwierdzenie w naszej parafii Brzeźno, która została powołana na rękę księdza biskupa Henryka Muszyńskiego 17 grudnia 1989 roku. Podniosłym wydarzeniem w dziejach tej parafii była konsekracja Kościoła, której dokonał najdostojniejszy nasz pasterz, ksiądz biskup Wiesław, 28 października 2007 roku. Kto miał okazję obejrzeć przewodnik akademicki rozprowadzany w naszej diecezji, bo przecież jest tam częścią tego przewodnika Pan Boży, którego redaktor naczelny siedzi tutaj z nami. Otóż kto miał okazję zajrzeć przed dwoma tygodniami, przynajmniej rzucić okiem na okładkę, przeczytał zdanie pana Krzysztofa Zanussiego, reżysera, którego wielu z nas zapewne doskonale kojarzy. Wybite zostało to właśnie stwierdzenie Krzysztofa Zanussiego. Ten świat rozpadnie się bez Boga. Ten świat rozpadnie się bez Boga. Chcę powiedzieć, że na mnie to zdanie zrobiło ogromne wrażenie. Tego nie mówi papież, tego nie mówi biskup, ksiądz, to mówi chrześcijanin, ale człowiek mocno przecież obecny w kulturze, żyjący w świecie, człowiek, który ma duży autorytet w różnych grupach społecznych. No nie mówi ktoś związany z określoną partią, tylko obserwator współczesnego życia. Ten świat rozpadnie się bez Chrystusa. W wywiadzie, który został zamieszczony w tym numerze przewodnika katolickiego, pan Krzysztof Zanussi wyjaśnia dokładnie, o czym myśli, formułując taką dość surowo brzmiącą diagnozę w stosunku do świata. Nie ma nadziei. Taki świat, którym nie chcemy się dać. Nie ma przyszłości. Świat, w którym liczy się tylko ekonomizm, korzyść materialna, pieniądz, powiedzmy to otwarcie. Nie ma przyszłości świat, w którym człowiek przestaje znaczyć. Człowiek nie jest już wartością największą.
Jego wolność, Jego wielkość, Jego godność. Bez Chrystusa wielkość, godność i wolność człowieka są zagrożone. Myśmy tego doświadczyli, siostry i bracia. Doświadczyliśmy tego bardzo boleśnie w XX wieku. Po homilii do ołtarza dotarła procesja z darami. Jako pierwszy został złożony krzyż procesyjny. Wśród darów zostały złożone także dwa ornata różowe, które księża biskupi sprawują tę już najświętszą ofiarą. Jest to dar pani Roberty. Do ołtarza zbierza się także kapła czerwona na Rady Parafialnej. Ordynariusz diecezji wrocławskiej wyróżnił też parafian odznaczeniami i szczególnymi błogosławieństwami. W ostatniej części mszy jubileuszowej podziękowania złożyli przedstawiciele wspólnoty parafialnej oraz w imieniu władz samorządowych i oświatowych wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski. Niech się poprowadzi, a teraz jako parafian.